Kaplica Opatrzności Bożej znajduje się zaraz obok Kończyckiego Pałacu. Należy do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Kończycach Wielkich. Została wybudowana w 1776 roku, po wojnie upaństwowiona. W zaniedbanym stanie powróciła do kończyckiej parafii dopiero w 2002 roku. Miejsce to ma bardzo ważne znaczenie dla lokalnej społeczności. Sam fakt, droga pani redaktor, ludzie pisząc intencje mszy świętych dodają w większości, w 90% i domostwo do opatrzności Bożej. Czyli ta opatrzność Boża, czyli opieka nad światem, nad parafią, ona tutaj wielką rolę odgrywa, skoro ludzie tutaj zawierzali swoje rodziny. I tutaj jest mnóstwo kapliczek, właśnie takich wotum wdzięczności za powrót z pierwszej czy II wojny światowej. Historia kaplicy łączy się również z historią hrabiny, dobrej pani z Kończyc Wielkich. W krypcie tejże kaplicy po wojnie są rodzice pani hrabiny Thun-Hohenstein, ostatniej dziedziczki na kończyckim zamku, nazywam tutaj dobrą panią. Zastanęła w Cieszynianie i Kończanie wiedzą, a staje taki dobroci. Choć kaplica z zewnątrz prezentuje się bardzo dobrze, to o jej wnętrzach już nie można było tego powiedzieć. Od dłuższego czasu starano się o środki na odbudowanie wewnętrznej elewacji i malowanie. Pozyskano wreszcie na ten cel 15 tysięcy euro. Gmina zabezpieczyła w budżecie 20 tysięcy złotych, a pozostałą brakującą kwotę zebrano dzięki ofiarności parafian. No jeszcze trochę braknie, gdyż wszystko poszło do góry. Te sufity, gdzie znajdują się plafony, skoro już są rozstawione rusztowania, które prawie że tydzień były stawiane, będą zamalowane pięknymi obrazami. Tu obrazów nie było, ale po konsultacji i projekcie z panem konserwatorem wypełnimy te plafony właśnie malowidłami. No i na chórze, bo jest piękny chór, gdzie znajdują organy, które też trzeba wyremontować, no będzie święta Cecylia, patronka muzyków, organistów i chóru kościelnego. Trzeba odnowić ten kamienny ołtarz, to jest końcówka XVIII wieku, plus ta ambona. Gmina Haszlach wspólnie z parafią kończycką oraz parafią Wszystkiego Cieszyna przystąpiła do projektu transgranicznego, w ramach którego parafia kończycka remontuje wnętrze kaplicy Opatrzności Bożej, a gmina Haszlach posadowi pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein przy kościele drewnianym. Długo wyczekiwany remont wnętrza kaplicy ma zakończyć się pod koniec września. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.